Długa sukienka albo krótka, elegancki zestaw ze spodniami albo może bluzka i spódnica, garnitur czy smoking albo luźna, niezobowiązująca stylizacja. Co założyć, żeby w noc sylwestrową wyglądać pięknie i zrobić na innych wrażenie? Nad tym zastanawiają się kobiety, jak również mężczyźni. Sprawdziliśmy, co jest modne, jeśli chodzi o tegoroczne sylwestrowe kreacje. Przez ostatnie 2 lata pandemii i restrykcje covidowe pozwalały na świętowanie wyłącznie w wąskim gronie bliskich i znajomych. Z tego powodu przyzwyczailiśmy się do tak zwanych strojów domowych. Jednak ten sylwester będzie wyjątkowy. Każdy z nas w końcu będzie mógł wybrać, gdzie spędzi tegoroczną noc sylwestrową, na imprezie, balu czy na domówce oraz z kim. To oznacza, że musimy wiedzieć, co jest modne i dobrać odpowiednią stylizację. Głównym trendem tegorocznego sylwestra jest błysk. Cekiny, satyna, jedwabie błyszczące i przede wszystkim jeszcze welur, którego długo, długo nie było. Także w modzie męskiej marynarki welurowe, aksamitne są jak najbardziej mile widziane. Jeśli chodzi o kolory, to w modzie jest fiolet, fuksja, zieleń i szmaragd. Też najlepiej, jeżeli to są cekiny. Cekiny, welury, błyszczące tkaniny. I tutaj możemy naprawdę szaleć do woli. Specjalistka mówi, że ważne jest wziąć pod uwagę, gdzie się wybieramy na świętowanie, ponieważ warto dostosować nasz strój również do miejsca, gdzie idziemy. Jeżeli idziemy na bal, większy bal sylwestrowy, to na pewno tam obowiązuje inny dress code. Tam już długie suknie, smokingi dla mężczyzn. Natomiast jeżeli się wybieramy do klubu albo na jakieś domówki, imprezy domowe, no to tam już jest większa dowolność. Tam możemy szaleć naprawdę od koktajlowych sukienek, króciutkich, wycięć i tak dalej. Wystarczyłaby wtedy dla mężczyzny tylko jakaś czarna koszula, trochę obrokatowana również. Żeby wyglądać elegancko i zgodnie z najnowszymi trendami, niekoniecznie musimy kupować nowe rzeczy. Wystarczy zajrzeć do swojej szafy i sprawdzić, co już tam mamy. Jeżeli nie stać nas na sukienkę sylwestrową nową i nie mamy żadnych cekinów w domu, to możemy naprawdę zaszaleć tutaj z makijażem błyszczącym, brokatowym i z biżuterią. I wtedy im więcej tej biżuterii, tym lepiej. Jeżeli ktoś nie lubi nadmiaru biżuterii, pani Agnieszka proponuje założyć cekinową sukienkę. Ona się broni zawsze. Błyszczy się sama w sobie i nawet nie musi być mocny makijaż, a i tak będziemy błyszczeć. Niezależnie od tego, jaką stylizację państwo wybiorą, najważniejsze, żeby to był dobrze spędzony czas. Życzymy państwu udanego świętowania. Echo 24, Nina Jewtuszenko.